Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy takiego maleńkiego, pluszowego kurczaczka. To będzie wzór dla początkujących, ale ci bardziej zaawansowani również, jak mają ochotę, to śmiało mogą robić, bo się bardzo, bardzo przyjemnie robi tego kurczaczka. Do jego wykonania ja użyłam włóczki Himalaya Dolphin Baby. I to jest taki słoneczny, żółty. I oprócz tego powinniśmy mieć jeszcze kawałeczek czerwonej włóczki. Ja nie mam Himalai czerwonej, mam Yarnarta, Yarnart Cheese i składam tą niteczkę na cztery i z takich czterech niteczek wyszywam dzióbek. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze bezpieczne oczka, że jedno będzie kurczak cyklop, zaraz się znajdzie, o jest, drugie bezpieczne oczka, wypełnienie do maskotek, szydełko. Ja tu używam szydełka 5, ostrzy, nie ostrzy, 5,5 mm. Do tego jeszcze nożyczki, igła i troszeczkę chęci. To już tyle, kochani, a ja Was jeszcze tylko zachęcę do łapki w górę, do suba oraz do dzwoneczka. To już nie przedłużam i bierzemy się za szydełkowanie. Mamy naszą pluszową włóczkę i musimy zrobić magiczne kółeczko. Obkręcamy wokół paluszków. Przeciągamy. Mamy kółeczko. Sprawdzimy, czy mobilne. Mobilne, rusza się wszystko. I teraz na naszym kółku. Aha, jak wykonać kółeczko, kochani? Macie na kanale. I ja Wam tutaj dam link do tego filmiku. I tak dalej, lecimy. Teraz 6 półsłupków na magicznym kółku. To jest wzór dla początkujących, dlatego będę wszystko powolutku tłumaczyć. I to jest tak. Wkładamy szydełko w kółeczko. Tutaj, do środka. Chwytamy tą niteczkę, przeciągamy ją i przez te dwie pętelki przeciągamy nitkę. I mamy pierwszy półsłupek na naszym kółku. I takich półsłupków musimy wykonać w sumie 6. No to robimy drugi, trzeci. Pamiętamy, nie ściskamy mocno tych kółeczek, no bo włóczka pluszowa ma to do siebie, że nie lubi się za bardzo tutaj ściągać, jak za mocno ściśniemy. 4, 5 i 6. Mamy 6 półsłupków. Zaciskamy nasze kółeczko, czyli ciągniemy za tą niteczkę. Mamy zaciśnięte i pierwsze okrążenie mamy gotowe. W drugim okrążeniu, pokażę Wam, widzicie, mamy pierwsze i tak, drugie okrążenie, to wkładamy szydełko tutaj pod te dwie niteczki, nad pierwszy półsłupek. I w tym miejscu robimy dwa półsłupki. Wkładamy drugi raz szydełko pod te same niteczki, przeciągamy i przez dwie pętelki mamy dwa półsłupki w jednym. I teraz przechodzimy do drugiego półsłupka, czyli pod te dwie kolejne niteczki i w tym miejscu również wykonujemy dwa półsłupki. I tak robimy nad wszystkimi 6 półsłupkami, czyli w sumie 6 razy musimy zrobić takie powtórzenie po 2 półsłupki. Tak, 2, 4, 6, 8, 10, 11. I tu jest ostatni półsłupek, nad którym zrobię 2 półsłupki. I mamy 12 półsłupków w sumie na okręgu. Kolejne okrążenie robimy 6 razy i tak. Najpierw robimy jeden półsłupek, tu się wbijamy pod dwie niteczki. Jeden półsłupek, a nad drugim półsłupkiem 2. I takie coś musimy 6 razy powtórzyć. Czyli półsłupek i w następnym półsłupku 2 półsłupki. I dalej półsłupek i 2 półsłupki. Mamy trzecie powtórzenie. Półsłupek, 2 półsłupki. Czwarte półsłupek i 2 półsłupki. Piąte powtórzenie. Półsłupek i 2 półsłupki, szóste powtórzenie. Mamy
teraz 18 półsłupków na okręgu i musimy zrobić teraz 4 okrążenia po 18 półsłupków. Więc zrobimy każdy jeden półsłupek nad półsłupkiem i tak jak mówię, musimy zrobić aż 4 okrążenia po 18 półsłupków, czyli w sumie 72 półsłupki musimy zrobić. Ja to już zrobię poza kadrem, żeby Was nie zanudzać. Zrobię te półsłupki i do Was wracam. Mamy 72 półsłupki zrobione, 4 okrążenia za nami. I teraz już będziemy zwężać naszą maskotkę. I tak, wykonujemy 6 powtórzeń i robimy półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. A to się robi tak, że wbijamy się nie pod dwie niteczki, tylko pod tą jedną bliżej, przekładamy szydełko, obracamy je tak, żeby wbić się pod też jedną niteczkę z drugiego półsłupka. I teraz przez te dwie niteczki przeciągamy naszą główną nitkę i potem przez dwie pętelki. I mamy jeden półsłupek z dwóch. I coś takiego musimy wykonać 6 razy, czyli półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. To jest drugie powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem. Jeden z dwóch. Trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, czwarte, półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, piąte i półsłupek nad półsłupkiem, jeden z dwóch, szóste powtórzenie. Widzicie? Już nam się tu zwęża nasz kurczaczek. Teraz już jest najwyższa pora zamontować oczka. I oczka montujemy między 6 a 7 okrążeniem, więc sobie liczymy. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 7, 6. I tak. Montujemy pierwsze oczko. Wkładamy między po prostu tutaj nasze rzędy albo okrążenia i liczymy tutaj to oczko zasłania ten półsłupek, liczymy 1, 2, 3, 4. 4 półsłupki muszą rozdzielać nasze oczka. Zapinamy je. Jak to ma być maskotka dla dziecka? To jeszcze dla bezpieczeństwa najlepiej jest przypalić końcówkę oka. Boże, przepraszam, nie końcówkę oka, tylko końcówkę tutaj, tą ostrą. I przycisnąć czymś twardym. Jest filmik na kanale, jak montować takie oczka, także też zachęcam. Możecie poszukać i znajdziecie. I tak, teraz też jest czas na wypchanie tego naszego kurczaczka, bo następne okrążenie to już będzie ostatnie okrążenie, jakie będziemy robić. Więc jak widzicie, przyjemnie szybciutko się robi takiego małego naszego pluszaczka. Wypychamy. Ratujemy nitkę. Wypchaliśmy. I robimy ostatnie okrążenie. Więc musimy sześciokrotnie powtórzyć jeden półsłupek z dwóch. I tyle. Mamy raz. Mamy dwa. Mamy trzy. Dalej. Cztery. Pięć. I szóste powtórzenie. Widzicie, tu nam została taka malutka dziurka i tą dziurkę będziemy zszywać. Nie będziemy szydełkować, bo nam może taki, powiem, dzyndzel zostać. I tak, ja sobie tu jeszcze troszeczkę dopcham tą maskotkę,
Tak, nitkę mogę uciąć. Odrobinkę dłuższą. Oj. No, nie się nitko. Muszę zainwestować chyba w takie specjalne nożyczki, a jak chcecie mi pomóc w tej mojej inwestycji, to tam na dole, tam, w opisie będziecie mieli link do Buy Coffee i tam możecie mnie wesprzeć, jeżeli macie tylko ochotę. Oj, tu mi oczko, widzę, wypadło, ale to ja nie robię dla nikogo takiego, tylko żeby wam pokazać. Tylko mówiłam, że lepiej zakleić jeszcze te oczka. Dobra, przyszywamy, albo raczej zszywamy tutaj tego naszego kurczaczka. I po prostu ja chwytam po dwie niteczki. Tak. I tutaj. I mam zszytą tą dziurkę. Nie zaciskam mocno, żeby nie zmienić kształtu. Ucinam tą niteczkę. I tak, ciało kurczaczka mamy gotowe. Teraz tylko jeszcze skrzydełka i dziubek. Skrzydełka robimy bardzo prosto, więc robimy najpierw pętelkę. Tak. I teraz wykonujemy 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i 4. I teraz wbijamy się szydełkiem w to pierwsze nasze oczko, przeciągamy niteczkę i przez 2 pętelki przeciągamy. I mamy skrzydełko gotowe. Robimy jeszcze oczko ścisłe dla bezpieczeństwa. Nitkę ucinamy, wyciągamy i robimy takie skrzydełka 2. Ja już od razu zrobię. Nie będę tu przerywać. Tak. I mamy 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka. Pierwsze oczko się wbijamy, przeciągamy nitkę i robimy półsłupek z tego. Oczko ścisłe i nasze skrzydło jest gotowe. I teraz tak, skrzydełka, tak jak tu widzicie, przyszywamy jeden rząd poniżej tutaj tej linii, gdzie mamy wbite, przymocowane oko. Widzicie, tu mamy oko, więc rządek niżej to skrzydełko przyszyję, tylko znajdę igłę. O, igła znaleziona. Coś dziś wszystko mi ginie. Tak. No i tak, mam skrzydełko, linię. Spójrzcie, przyszywam mniej więcej, jak tu jest linia oka, 1, 2 półsłupki w bok. Linia oka, 1, 2 półsłupki w bok. Więc tutaj będzie moje skrzydełko przyszyte. Tak. Nie, uciekła mi nitka. Najgorzej. Obyło się bez walki. Tak, drugą niteczką też mocujemy. Tak. I tak, wbijamy się w skrzydełko, potem w ciałko. Już potem gubimy nitkę. Męczarnia. Dobra, kochani, nie będę was męczyć tym. Potem się po prostu tą nitką wszywamy w ciałko, przechodzimy tak jak tutaj, ucinamy i skrzydło mamy doszyte. Drugie skrzydełko przyszywamy po drugiej stronie. Mały bałagan nam się tu zrobił, ale to nic. Bierzemy teraz naszą czerwoną nitkę, bądź pomarańczową, jaką macie. I tak, wbijamy się tu z boku. I przechodzimy tak igiełką, żeby być na poziomie tutaj tego rzędu, gdzie mocowaliśmy oczka. Przeciągamy niteczkę, zostawiamy ją tutaj, taką dłuższą. I obejmujemy 2 półsłupki. Widzicie? Jeden, drugi.
Obejmujemy niteczką raz, oj, raz i drugi raz. I wychodzę w tym samym miejscu, gdzie wchodziłam. Związuję te niteczki. Tak. I teraz przeplatam te dwie nitki, co mi zostały. Tutaj zostawiam tą niteczkę na szydełku. I te, co mi zostały, wkładam, przepraszam, nie na szydełku, tylko na iglę. Również wkładam w igłę. I chowam do środka naszej pracy te wszystkie nitki. I przez ten właśnie supełek, dzięki temu supełkowi, nie będzie nam ten dziubek, można powiedzieć, uciekał. Tak to mało. Jak zwykle, standardowo u mnie walka z nitką. Udało się. Teraz tą niteczkę ucinamy i nasz ptasiorek jest gotowy. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy filmik Wam się spodoba. Zachęcę Was raz jeszcze do łapki w górę, do dzwoneczka oraz do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dziękuję Wam przepięknie, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia!